Dzisiaj opowiem wam o książce, która jest jedną z mocniejszych pozycji, które przeczytałem w tym roku. Z jedną z książek, która mnie bardzo poruszyła, inną z książek, może nieco poważniejszych, przede wszystkim dlatego, że opartych na faktach. Jest to książka z chyba mojego ulubionego gatunku, czyli biografii beletryzowanej, czyli powieści opartej na faktach z życia, mocno opartej w rzeczywistości, ale napisanej właśnie w formie powieści, czyli nie jest to zwykła, standardowa biografia, suche fakty, tylko są tutaj dialogi, mamy tutaj narratora trzecioosobowego, ale książka nie dlatego jest niesamowita. Niesamowita jest temat, o którym opowiada. A opowiada ona o największym w historii przypadku, no, potocznym językiem powiedzielibyśmy rozdwojenia jaźni. Tylko że w tym człowieku, Billim Milgaine, mieszkały 24 osoby. Słuchajcie, ja wiem, że to brzmi jak po prostu totalna fikcja literacka, ale jest to książka oparta na faktach. To jest udowodnione, naukowo zbadane psychologicznie zjawisko. Takie przypadki się zdarzają, że człowiek ma właśnie najczęściej rozdwojenie jaźni, że wydaje mu się, że jest dwoma osobami, te jaźnie przejmują kontrolę nad ciałem. Jednak tutaj jest to przypadek skrajny, przypadek ekstremalny, gdzie w jednym człowieku mieszkały 24 zupełnie różne osoby. I właśnie tak musimy o nich myśleć, jako osobach. To nie jest tak, że jest jeden człowiek, który nabiera różnych cech. I pod tym wpływem wiemy, że to jest, że nagle przeskoczył na tą inną osobowość. Nie. Dawid ma 8 lat i jest bardzo wrażliwy. 14-letni Danny został kiedyś żywcem zakopany pod ziemią. Ragen jest strażnikiem nienawiści. Billy natomiast, czyli ta oryginalna tożsamość, śpi. Bo kiedy tylko się zbudzi, znów próbuje popełnić samobójstwo. I to jest tylko 5 z 24 osób mieszkających w ciele Billiego. Mamy tutaj kobiety, mamy tutaj dzieci, mamy tutaj osoby o skrajnie różnych charakterach. Jest na przykład Arthur, który jest starszym arystokratą, Brytyjczykiem, zawsze mówi z perfekcyjnym angielskim akcentem. Ragen na przykład jest Serbem i zna języki, których nie zna cała reszta tożsamości. Można tak wymieniać i wymieniać. Dla mnie najbardziej niesamowite jest to, że czyta się to jako najlepszą powieść fikcyjną, ale ma się świadomość. I to jest niesamowite, że to wszystko wydarzyło się naprawdę w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Ta książka nie jest książką nową, jest to nowe wydanie. Oryginalnie została ona wydana w latach 80., wtedy te wydarzenia jeszcze były świeże, stała się z miejsca bestsellerem i wcale się nie dziwię. Bo to nie tylko chodzi o to, że opisuje niesamowity przypadek, udowodniony przez szereg najlepszych na świecie autorytetów z dziedziny psychologii, ale ta książka jest też po prostu bardzo dobrze napisana. Autor na podstawie wielogodzinnych rozmów z głównym bohaterem, z Billim, odtworzyli wspólnie jego życie i autor opisuje je krok po kroku. Od pierwszych objawów, od wydarzeń, które sprawiły, że Billy zaczął się rozdzielać na kolejne osobowości, przez traumatyczne dość jego życie, aż do momentu, w którym jedna z jego osobowości popełniła przestępstwo, przez co został umieszczony w więzieniu, potem w szpitalu psychiatrycznym, przez co świat mógł się na nim poznać i lekarze mogli mu pomóc. Tak, bo Billy ostatecznie został wyleczony, zmarł chyba w wieku 60 czy 70 lat na raka. Książkę polecam wszystkim, którym nie obce są niesamowite, ale oparte na faktach historie, którzy wiedzą, że nasza psychika potrafi nas niesamowicie zaskoczyć, ale również po prostu tym, którzy szukają ciekawej historii. Bo to jest rzeczywiście książka, która zmienia sposób myślenia, zmienia sposób patrzenia na siebie, na własną psychikę, na to, do czego zdolny jest umysł człowieka. A ta recenzja była możliwa dzięki współpracy z wydawnictwem Wielka Litera.